Witajcie, kochani ziemianie, z tej strony mały modularz w ten potworny jesienny czas. Mimo ogromnej chęci permanentnego leżenia pod kałużą, cytując klasyka, przybliżę wam jednak dziś ten fenomenalny, pięknie brzmiący, elegancki moduł firmy Ericassons, który nosi dumne miano Synth Voice. Jak się pewnie domyślacie, Synth Voice oznacza, że do czynienia mamy z kompletnym głosem syntezatora. Co to oznacza w praktyce? Ano to, że kolejne sekcje syntezy są na sztywno połączone z sobą. Natomiast każda z nich pod spodem oferuje wejścia i wyjścia, co pozwala nadal na łączenie tego modułu z modułami zewnętrznymi, jak i łączenie konkretnych funkcji wewnątrz Synth Voice'a. I to jest bardzo wydajna i bardzo przyjazna opcja i polecam pomodularne rozwiązania każdemu, kto chciałby zacząć przygodę z modularami. I tak naprawdę kupując taki jeden moduł, możemy już coś zdziałać. Natomiast no, w momencie, kiedy chcielibyśmy podobną funkcjonalność uzyskać z pomocą modułów osobnych, no to musielibyśmy wydać i więcej pieniędzy, no i jednak później troszkę poświęcić więcej czasu na zgłębienie wiedzy pozwalającej na wydobycie jakiegokolwiek dźwięku. Podobnym modułem, który może konkurować z tym, jest moduł Atlantis firmy IntelliGel, który bardziej naśladuje brzmienie Rolanda SH-101. Ten moduł z kolei bardziej idzie w brzmienie klasycznego syntezatora Polyvox, o czym będę mówił później. Ważna rzecz, ten moduł w tej chwili dostępny jest wyłącznie w opcji Do It Yourself. Czyli jeżeli chcecie go mieć, to najpierw musicie go sobie zbudować od zera. Być może za jakiś czas ten moduł będzie dostępny już w wersji zbudowanej. Na chwilę obecną niestety tak nie jest. Tak więc zaczynając od lewej strony. Oscylator. Odkręcamy na mikserze. Tu jest jego głośność. A tym pokrętłem decydujemy o tym, jaka jest wysokość oscylatora. Poniżej wybieramy jedną z 16 fal, które przechodzą między sobą płynnie. Wszystkie klasyczne fale. Od sinusoidy, przez piłę, trójkąt, kwadrat, wszystko pomiędzy. Jest tego 16. Do tego mamy oscylator, który działa oktawę niżej. O, jak ładnie. Misio. Dokładnie. Gdybyśmy chcieli troszkę jeszcze więcej dzikości dodać temu brzmieniu, możemy zaaplikować tym pokrętłem szum biały w dowolnej głośności. Dodatkowo możemy też dokoptować zewnętrzne brzmienie. To jest bardzo przydatne. Tutaj możemy zaaplikować, proszę bardzo, external in, jakieś kolejne źródło dźwięku. W moim przypadku to jest akurat oscylator AFG firmy LifeWire. A jak ładnie. Jak słychać. O. I oczywiście to brzmienie również przechodzi później przez sekcję filtra. O. Jak wspomniałem, filtr jest inspirowany Polyvoxem i jest inspirowany bardzo głęboko tym Polyvoxem. Tak, może zlikwidujemy zewnętrzne źródło oraz szum i posłuchamy tylko oscylatora z suboscylatorem. Tak brzmi ze skręconym rezonansem. Czysty filtr dolno-przepustowy. Ok. Tak brzmi w rezonansie na połowę. Może być bardzo agresywny filtr. A tak brzmi rozkręcony na maksa. Tak, to jest filtr, który krzyczy. Bardzo głośno. I bardzo wyraźnie.
brudny, analogowy, ham, czyli to, co lubimy. Filtr może być też filtrem odpalanym w trybie bandpass. Tutaj, tym przełącznikiem, zamiast lowpass, mamy teraz bandpass. O, proszę. Dokładnie. Poniżej mamy atenuatory służące do aplikowania głębokości modulacji, o tym za chwilkę. Tutaj mamy bardzo ciekawą sekcję, sekcję modulacji. To jest tak naprawdę wisienka na torcie tego modułu, ponieważ sekcja modulacji została rozwiązana w bardzo pomysłowy sposób. Do dyspozycji dostajemy dwie niezależne obwiednie, którymi regulujemy atak oraz release, atak oraz release, czyli czerwona i zielona. Dodatkowo ta druga obwiednia może być przełączana w tryb obwiedni tutaj u góry albo w tryb LFO, czyli to może być też LFO. Obwiednia u góry oferuje nam charakterystykę linearną albo logarytmiczną, przełączaną tym tutaj przełącznikiem. I na końcu VCA i pokrętło bias, którym regulujemy czułość sygnału triggerującego cały moduł. Moduł możemy odpalać na kilka sposobów. Za pomocą wejść gate 1 bądź gate 2. I tu bardzo ważne, jeżeli wepniemy coś do wejścia gate numer 1, to obydwie obwiednie odpalą nam się w synchronizacji. Jeżeli chcecie, żeby obydwie obwiednie działały niezależnie, po prostu wpinacie cokolwiek w gniazdo gate 2. Ja wypiąłem teraz sekwenser Metropolis, ponieważ chcę wam pokazać, w jak sprytny sposób zaimplementowano tę sekcję obwiedni i modulacji w tym module. Otóż możemy wyzwalać dźwięk za pomocą dwóch obwiedni i tych przycisków. Możemy też spowodować, że te obwiednie będą zapętlone. W tym celu wciskamy dany guzik wyzwalający obwiednie na 5 sekund. Proszę bardzo. I teraz regulujemy tutaj, prawda, atak i release u góry i wyzwalamy moduł w wybranym przez nas trybie. To samo możemy uczynić z dolną obwiednią, która już w tym trybie się znajduje. Oczywiście powrót do pierwotnego stanu odbywa się w ten sam sposób, czyli wciskamy obwiednie, wciskamy ten manualny trigger również na 5 sekund. W przypadku dolnej obwiedni ten przycisk również pełni funkcję tap tempa, to znaczy możemy za pomocą nabić ustalać szybkość LFO, jak widzicie. I tym pstryczkiem ustalamy, czy dolna obwiednia jest w trybie LFO, tak teraz, czy w trybie obwiedni. W trybie obwiedni to pokrętło odpowiedzialne jest za atak, a to za release. W trybie LFO to pokrętło odpowiada za kształt fali, których też jest 16, a to pokrętło za prędkość LFO. Możemy używać jej, jak wspomniałem wcześniej, do modulowania odcięcia filtra. W ten sposób. Tutaj decydujemy o głębokości modulacji, albo możemy użyć tej obwiedni jako źródła modulacji FM. W tym wypadku przyspieszymy nasze LFO i odkręcamy głębokość modulacji LFO tym pokrętłem. Możemy zastosować też zewnętrzne źródło modulacji FM. W tym wypadku o jego głębokości decydujemy tym pokrętłem tutaj. Ja zaaplikowałem tutaj zewnętrzne źródło, jak widzicie, FM2. Źródłem tym jest oscylator Rubicon firmy IntelliGel. I podobnie jak w przypadku poprzednim decydujemy o głębokości
prawda, modulacji FM tym pokrętłem tutaj. Wracając jeszcze do modulacji wewnętrznej, jej charakter zmienia się, gdy zmieniamy również kształt fali LFO, jak zauważycie. W moim egzemplarzu, który, jak wspominałem wcześniej, jest prototypem, prędkość LFO nie jest jeszcze jakaś zatrważająca, ale w komercyjnie dostępnych egzemplarzach to LFO jest o wiele szybsze, więc o wiele lepiej sprawdza się w modulacji FM. To źródło modulacji może również modulować VCA. Głębokość tej modulacji wybierana jest tym pokrętłem. O. Można oczywiście stosować je jednocześnie do filtra, do FM. Bardzo dziwne efekty. O, w ten sposób. Jeśli połączymy to z zewnętrznym źródłem modulacji, na przykład, bardzo szybko uzyskujemy dziwaczne brzmienia. Aplikujemy na przykład zewnętrzne wejście. Dodajemy trochę szumu. Trochę więcej rezonansu. Zaczyna się robić przyjemnie. Także co mogę rzec? Polecam ten moduł ze wszechmiar. Prosty w obsłudze, klasyczna architektura, ale jednocześnie można sobie z nim poszaleć. Tym bardziej, że oprócz wejść modulacji do każdej sekcji, każda sekcja oferuje również niezależne wyjścia, więc coś, o czym jeszcze wcześniej nie wspominałem. Obydwie obwiednie na przykład wypluwają sygnał na zewnątrz, więc można sterować również zewnętrznym VCA. Mamy niezależne wyjście filtra, niezależne wyjście szumu i niezależne wyjście suboscylatora oraz oscylatora głównego. Oczywiście ten moduł można patrzeć też wewnętrznie. Załóżmy, że wyjdę na przykład sobie szumem i zastosuję zamiast zewnętrznego oscylatora szum jako źródło modulacji FM. O. Brzmi to w tak dziwaczny sposób na przykład. O. Także możliwości jest bardzo wiele. Jak zwykle ogranicza nas tylko wyobraźnia. Gorąco polecam. Naprawdę przyjemny moduł. Cześć, dzięki za uwagę.